Dzień dobry, chciałam przedstawić pana Sebastiana Jóźwiaka, właściciela firmy Best Active. Czy zgadza się pan na wykorzystanie swojego wizerunku w materiale? Tak, nie ma problemu, można wykorzystać. Nazywam się Agata Bożym, jestem współwłaścicielką firmy Hagi Cosmetics i zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku i tej wypowiedzi do projektu. Dzień dobry, nazywam się Ewa Marszałek. Prowadzę restaurację włoską La Strada. Wyrażam zgodę na opublikowanie materiału. Firma Best Active istnieje od 2009 roku. Zajmujemy się działalnością targową, stawiamy stoiska targowe i organizujemy różnego rodzaju eventy. Firma Hagi Cosmetics powstała kilka lat temu z inspiracji mojej mamy, która jest chemikiem kosmetologiem. I przez kilka lat prowadziła wcześniej zwykłe laboratorium chemiczne, zajmowało się ono analizami, ale cały czas był pomysł na to i wielkie marzenie, żeby robić kosmetyki naturalne. To marzenie ewoluowało i 3 lata temu udało się już formalnie wystartować z naszą marką. Najpierw bardzo powolutku, bo mama, a potem ja i jeszcze moja siostra. Prowadzę restaurację włoską w 2000 roku. Samo to, że jest to restauracja, to już wiadomo, czym się zajmuje. Wcześniej pracowałem w podobnej firmie, o podobnym profilu działalności. Pracowałem tam 6 czy 7 lat, prowadziłem oddział krakowskiej firmy w Warszawie. Właściciel sprzedał firmę, podzieliliśmy się, każdy wziął swój kawałek tortu i rozeszliśmy się w swojej stronie świata. Do tej pory cała jako taka była mi znana, już wiedziałem mniej więcej z czym to się je, na czym polega praca i to trzeba robić. Właściwie trochę z potrzeby, z tego, że bardzo chciałyśmy używać dobrych kosmetyków o dobrych składach. I zaczęłyśmy najpierw siebie edukować w tym kierunku. Bardzo zapragnęłyśmy, żeby stworzyć dobry produkt, którego same bardzo byśmy chciały używać. I to była taka podstawowa inspiracja. No i zakochanie się w naturze. Mamy szczęście, że nasz zakład mieści się między lasami, na łąkach, rzeczywiście w takim ekologicznym środowisku, w takim miejscu, gdzie latają bociany i możemy czuć zapach kwiatów i mając kawałek takiej ziemi, jednocześnie takie poczucie, że bardzo chcemy zrobić dobry kosmetyk, to nie mogło być inaczej. Zbudowałyśmy nasze małe laboratorium i mydlarnie właśnie na tym terenie i zajęłyśmy się właśnie produkcją. W czasie studiów miałam przyjaciół, którzy założyli również restaurację. Do Włoch. Zaczęliśmy jeździć i wyszukiwać różnych fajnych klimatów. Miałam zawsze do czynienia od dziecka, jeżdżąc z tatą po wszystkich restauracjach chyba możliwych, jakie było. Wszędzie nas zabierał i pokazywał nowe dania, nowe... Tata mój również prowadzi firmę i też gdzieś pasja do tego, żeby się skomunikować z ludźmi była zaszczepiona zawsze we mnie. I to ułatwia mi zdecydowanie pracę z ludźmi w mojej restauracji. Wygląda to w ten sposób, że przychodzi do nas klient, z którym współpracujemy, albo nowy klient. Przygotowujemy dla klienta projekt stoiska. Robimy wycenę, stawiamy takie stoisko wedle założeń. Następnie, jeżeli jest taka potrzeba, to obsługujemy również stoisko. A na sam koniec, kiedy montujemy, zwijamy, wrzucamy do magazynu, magazynujemy. I na przykład stoisko sobie czeka pół roku albo rok na następną imprezę. Czasami je rozstawiamy powtórnie, w takiej samej albo zmodyfikowanej. Praca w firmie produkującej kosmetyki, małej firmie, jest wieloetapowa. Jest to nadzór nad produkcją, czyli trzeba przypilnować, żeby wszystkie surowce, których używamy, a mamy bardzo bogate produkty, bardzo wiele składników używamy, więc musimy przypilnować, żeby wszystkie surowce były na miejscu, odpowiednio wcześniej je zamówić, na takie rzeczy często się czeka.
musimy sprawdzić, czy w planie produkcyjnym są odpowiednie osoby w odpowiednim czasie, czy mamy wszelakie instrumenty, żeby tę produkcję zrobić. Musimy to wszystko potem przełożyć w przeróżnych tabelkach excelowskich na to, ile produktów z tego wyjdzie, kiedy będą dostępne. Musimy dopilnować drukarni, żeby odpowiednie etykiety również wysyłały, odpowiednie materiały potrzebne do wysyłek. No i nieustający rozwój. Właściwie kiedy mamy tylko wolną chwilę, to jesteśmy w laboratorium i myślimy nad nowymi kosmetykami, mamy nowe plany, więc rzeczywiście jest bardzo dużo elementów, które tutaj wchodzą. Przede wszystkim trzeba zacząć od grafika, czyli od osoby, która przygotowuje projekty. Musi być handlowiec, który znajdzie kontakt z klientem, który, że tak powiem, sprzeda takie stoisko albo taką imprezę. I później muszą być ludzie, którzy to stoisko wykonają. Czyli już tacy pracownicy techniczni, którzy je wykonają, zmontują na miejscu. Także wbrew pozorom jest to dosyć duża liczba osób potrzebna. Ale idealnie jest, jak jedna osoba potrafi robić kilka rzeczy. Że jeżeli jest sobie osoba montująca, to on, taki człowiek nie tylko potrafi przykręcić śrubkę, ale potrafi też wykleić grafikę, potrafi dużo, dużo innych śmiesznych rzeczy wykonać. Absolutny minimum to jest około 5 osób. Jedna osoba, która odpowiada za produkcję, druga za całą legislację, trzecia za sprzedaż, czwarta za promocję, a piąta musi wszystkim zarządzać. I u nas mamy ekipę chyba 7 osób, które są zatrudniane w różnym wymiarze czasu i jakoś właśnie z tym sobie radzimy. Ale jesteśmy już, mimo że firma jest mała, to przy tych 7 osobach już mamy bardzo dużo pracy i zastanawiamy się, czy by naszej ekipy nie powiększyć. W moim przypadku jest to 12 osób, ale to jest też w zależności od restauracji i od wielkości, to jest więcej bądź mniej osób zatrudnianych, to jest wiadomo. U mnie jest 70 miejsc siedzących, w związku z tym musi być 12 osób. Na weekendy jest jeszcze dodatkowe, są 2 osoby, czyli 14 tak naprawdę. Myślenie. Mają się nie bać pracy i mają potrafić myśleć. Jeżeli ktoś się nie boi pracy i potrafi myśleć logicznie i zachować ciąg przyczynowo-skutkowy w myśleniu, to na pewno będzie zawsze dobrym pracownikiem i pomyślę, że niezależnie od rodzaju działalności. Jest chyba jedna cecha, którą bardzo, bardzo sobie cenię i teraz, i przy pracy wcześniejszej. Kiedy pracownik traktuje tę firmę trochę jak swoją i dba o nią trochę jak o swoją. Odpowiedzialność, lojalność, poczucie humoru, bo to jest ważne, ale i na pewno moi pracownicy, przez to, że pracują ze mną kilkanaście lat, bo takich mam pracowników, to, że traktują to miejsce jak swoje własne, jak swój własny dom i robiąc wszystko od najmniejszej rzeczy, to robią tak, jakby to robili dla siebie. I tak, jakby oni to chcieli u siebie w domu niemalże. I to jest w nich piękne, że przejmują się wszystkim, nie traktują tego, że to jest kogoś, że to jest obce, że to jest szefowej, tylko absolutnie traktują, że to jest ich. I fajne jest to, że przychodzą do pracy, zawsze o tym mówią, że przychodzą z uśmiechem i wręcz nie mogą się doczekać, jak przyjdą do pracy, co bywa różnie, ponieważ w zasadzie najczęściej jest tak, ojejku, idę znowu do pracy, a oni nie, a oni czekają, żeby przyjść do pracy. I to jest na pewno piękne. No i stanowimy zdecydowanie rodzinę. Plus to na pewno jest jakaś niezależność. W sensie, że człowiek jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Są takie momenty, kiedy można sobie wytyczyć samą godzinę pracy. Jeżeli ktoś woli pracować od 6, może od 6, jeżeli ktoś woli od 10, może od 10.
wiadomo, że praca musi być wykonana. Są takie momenty, kiedy można sobie to wyregulować, nie zawsze oczywiście. Minusy? Nie ma odwrotu. Niewątpliwym plusem jest to, że człowiek robi naprawdę, poza tym realizuje się marzenie na to, że jest to właśnie mój pomysł, moja firma. Jest to niezwykłe uczucie, kiedy swój kosmetyk pojawia się w sprzedaży, a potem jeszcze słyszę, jaki on jest świetny, jak wspaniale komuś pasuje. Jest to ogromne szczęście. O minusy to jest to spore przedsięwzięcie. Robienie kosmetyków jest naprawdę takim długotrwałym, dosyć trudnym procesem. No to plus. Zaczynamy. Zdecydowanie. Kontakt z ludźmi. Absolutny. Radość z tego, jak gotuje się dla kogoś, ktoś jest zadowolony, później zazwyczaj dziękuję i cała atmosfera w restauracji jest, jeżeli są goście, to jest naprawdę radość dla człowieka 4 na dobę, w związku z tym piszą zapytania, oferty i o różne rzeczy, godzina 22, 23, 4, druga nad ranem i trzeba być jakby świątek, piątek dla gości, zawsze odebrać telefon, odpisać na maila. Ale znaczy nie jest to bardzo uciążliwe, ale to jest gdzieś tam jakiś malutki może minus, że się jest cały czas, można powiedzieć, cały czas w pracy. Dużo na pewno daje to, jeżeli firma jest długo na rynku, jeżeli ma swoich zaufanych klientów, to jest chyba najlepszy sposób ich pozyskiwania. Klient zadowolony zawsze przekaże dalej gdzieś kontakt i w ten sposób chyba najprościej się pozyskuje klientów, poprzez zadowolonych ich poprzedników. Natomiast troszkę przez stronę internetową, trochę też przez swoje kontakty. Musimy bardziej się pokazać w internecie, korzystając przede wszystkim z Facebooka i innych jakichś portali społecznościowych. Na targach różnego rodzaju, targach czy kosmetyków naturalnych, czy takich targach. To najlepszą reklamą i najlepszym później klientem, który zostaje z nami przez kolejne lata, to jest ust-do-ust, czyli przekazywanie sobie dalszej informacji. To jest w ogóle pierwsza rzecz, która się sprawdza bardzo w naszym przypadku. Oczywiście media społecznościowe, non-stop aktywne, cały czas w nich umieszczam codziennie posty. Na pewno będziemy się rozwijać dalej, na pewno parę osób na pewno dojdzie. Trochę maszyn dojdzie nowych, żeby ułatwiać pracę. Trochę przeorganizujemy magazyny i będziemy przejść dalej do przodu. Tak jak mówiłam wcześniej, chcemy oczywiście rozwijać się i produktowo, wprowadzać nowe produkty, ale też sprzedażowo, żeby być obecnym. Zdecydowanie chcemy rozwinąć właśnie strefę klienta. Uczestniczymy w szkoleniach, ja również sama się szkolę. Jeździmy na szkolenia, na pokazy kulinarne, na szkolenia kulinarne. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę sukcesów w dalszej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.